przedstawiciela PZPR. Podczas tego spotkania została przedstawiona przez pana prezesa informacja ze strony klubu o tym, jak spodziewany się pan prezes będzie zorganizowana poprawa jutrzejszego meczu przez kibiców z Trybuny Północnej. Podczas tego spotkania też poszczególne służby, w szczególności policja, wykonały oceny ryzyka związanego z bezpieczeństwem podczas jutrzejszego meczu. I chcę państwa poinformować, że po zapoznaniu się z informacjami pana prezesa, policja oceniła, że to ryzyko nie uzasadnia złożenia wniosku do wojewody o zamknięcie Trybuny Północnej. I ja w związku z tym cieszę się, że nie muszę takiej decyzji wydawać. Ja przypomnę to, co było przedmiotem największego zaniepokojenia policji i w konsekwencji również mojego, co napisałem, mówiliśmy do pana prezesa wczorajszym, zresztą wczoraj rozmawialiśmy. To jest to, co się wydarzyło dwukrotnie na stadionie Legii w Rundzie Wiosennej, dwukrotne wykorzystanie poprawy meczu, a przede wszystkim tak zwanej sektorówki do zapewnienia anonimowości osobom, które dopuściły się łamania prawa. Czyli rozwinięcie sektorówki pod sektorówką, przebranie się osób, które za chwilę łamały prawo, nałożenie kominiarek, zmiana strojów, następnie zwinięcie sektorówki, pokaz pirotechniczny sprzeczny z prawem, groźny dla bezpieczeństwa, rozwinięcie sektorówki, ponowne przerwanie się, to uniemożliwia prawidłowe działanie policji, uniemożliwia karanie tych, którzy są winni przestępstw, a od wielu, wielu miesięcy i właściwie od 2 lat stałym postulatem ze strony kibiców i klubu jest podejmowanie takich decyzji, które nie są związane z karaniem w cudzysłowie wszystkich. Takie użycie sektorówki uniemożliwia jednak karanie tych, łamią prawo w sposób indywidualny. Ja cieszę się, że pan prezes przedstawił widzom te problemy i cieszę się, że doprowadził do pewnych deklaracji, które pozwalają przypuszczać, że podczas jutrzejszego meczu do takiego wykorzystania elementów poprawy meczu nie dojdzie. Osobiście chciałbym, żeby ta obrona była piękna, żeby była blisko, żeby przyciągała uwagę do Legii, ale uwagę pozytywną. Żeby nie była przedmiotem naszej wspólnej z policją troski o bezpieczeństwo, żeby nie była powodem nakładania na klubka, czy przez polskie władze piłkarskie, czy przez UEFA. I wierzę, że wspólnie to właśnie takiej współpracy z panem prezesem doprowadzimy do tego, że Legia jako mistrz Polski, czego Legii życzę, jako zwycięzca jutro już Pucharu Polski, czego także Legii życzę, bo jestem w końcu warszawiakiem i czuję się też może nie kibicem Legii, ale czuję sympatię do tego klubu. Chciałbym, żeby Warszawa miała drużynę, która zwycięża w kraju w Europie. Wierzę, że Legia też nie będzie, jeżeli ta współpraca będzie w dobrym kierunku szła, obciążana karami także przez europejskie władze piłkarskie, wtedy kiedy zagra w skutecznie w europejskich pucharach i będzie przedmiotem naszej wspólnej dumy. Tyle z mojej strony. Bardzo proszę, czy pan prezes zechce uchylić trochę rąbka tajemnicy dotyczącego tej poprawy, przejrzeń, nie wiem, bo być może to ma być niespodzianka. Bardzo proszę. Ja przede wszystkim nie mogę uchylić rąbka tajemnicy, bo ja się tej poprawy nie robię, ale wydaje mi się, że nie ma się ustawać, wszyscy znamy, prawda? Wszystkie te strony, które wymienił pan wojewoda, są bardzo głównie z racji obowiązujących przepisów w trudnej sytuacji. No i praktyka ostatnich lat powoduje to, że dzisiaj jesteśmy w takim punkcie, jak jesteśmy, więc uprzedzając pytania, to znaczy nie rozwiążemy tutaj problemu, który jest wobec organizacji bezmasowej w Polsce i tam wszystkie pytania nie ma sensu już od razu zrobić, opowiadać dotyczące racji innych rzeczy, może nie. To jest przedmiotem, tak? Tutaj w tym konkretnym przypadku, tak jak powiedział pan wojewoda, policja miała bardzo
Wierzę głęboko, że jutrzejsza odprawa nie zostanie wykorzystana do zapewnienia anonimowości i bezkarności osobom, które chciałyby wykonać prawo. Proszę kibiców o to, żeby takie osoby ze swojego środowiska eliminować. I chciałbym, żeby to był piękny mecz, mecz zwycięski telewizji. Na razie panu prezesowi, klubowi, kibicom, sobie także życzę. Czy są jakieś pytania? Nagranie, tak? Jeśli nie, mam pytanie, panie wojewoda. Arturze, żeby Gadielska, panie wojewoda, ja bym chciał się dowiedzieć, to już nie pierwsza taka sytuacja, chciałbym się dowiedzieć, jakim kluczem się pan kieruje, wybierając spotkania, przed którymi zawsze taka sytuacja zasadniczych w ogóle następuje, ponieważ z tego co pamiętam, na meczu z Zagłębiem lub Pokoniem Szczecin również były odpalane race, przejścia nie były udrożnione. A przed meczem z takim jakoś miał pan zastrzeżenie, a tutaj ten mecz to jest jednak mecz wyższej rangi, prawda? Tamte mecze nie były zakwalifikowane, po pierwsze zaopiniowane przez policję jako mecze podwyższonego ryzyka, ten był, bo podkreślę, dwa następne mecze przed końcem sezonu, mecz z Lechem i mecz ze Śląskiem 18 maja i 2 czerwca też zostały ocenione i wypadku przez samego organizatora jako mecze podwyższonego ryzyka. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, to nie jest tak, że wcześniej nic nie robiliśmy i tolerowaliśmy bez żadnej reakcji sytuację, w której prawo na meczach było zarówno po meczu z Zagłębiem, jak i po meczu z Pogonią. Występowaliśmy do klubu podczas spotkań oceniających każdą kolejkę, podczas potraw przedmeczowych z zastrzeżeniami dotyczącymi wnoszonych sytuacji, sygnalizując klubowi, że klub powinien w pierwszej kolejności skorzystać z własnego regulaminu, który nakłada na klub obowiązek wyeliminowania zużycia takich elementów, które mogą być niebezpieczne dla ludzi wnoszonych przez kibiców, bądź uniemożliwiać właściwą pracę policji. Nie mam zwyczaju, podobnie było jesienią, działać w sposób zaskakujący kogokolwiek. W związku z tym nie skutkowały ustne postulaty kierowane do klubu, który został dwukrotnie pisemnie uprzedzony o tym, iż dopuszczenie sektorowe w taki sposób, jaki było dopuszczone, niesie w sobie niebezpieczeństwo. Pismo komendanta Piekuta z 23 sierpnia, 23 kwietnia. Potem kolejnym pismem komendanta stołecznego wyższej rangi. Brak było reakcji klubu, w związku z tym nastąpiło wczorajsze moje spotkanie z panem prezesem i pismo. Więc to nie jest tak, że tego typu decyzje podejmujemy. Ja z drugiej strony chcę bardzo mocno podkreślić, że bardzo pozytywnie oceniam zmiany w sposobie kibicowania, które stopniowo, bardzo powoli dokonują się na stadionie. Chciałbym, żeby kibice Legii, którzy są dla dużej części polskich klubów punktem odniesienia, tym wzorcem byli, tym wzorcem pozytywnym. I cieszę się, że pan prezes umiał już dotąd wspólnie z kibicami rozwiązać wiele problemów, które jeszcze jesienią udawało się nie rozwiązywać. Liczę na to, że będzie się panu prezesowi udawało razem, a i policja, i straż pożarna, i ja jesteśmy do dyspozycji pana prezesa, żeby w tym pomóc. Wiemy, że wojewoda wielkopolski zamknął kilku na mecz z Widzewem, będą cię
wspomniał, że z Krakowskiego z Łąki Wicewidzewa, że bierze pan pod uwagę zamknięcie trybuny gości. Po jutrzejszym meczu, jeżeli doszłoby na przykład do odwalenia środków biotechnicznych przez kibiców Śląska Wrocław? Przede wszystkim kieruje się analizą ryzyka związanego z meczem, związaną z meczem, który jest przed nami. Decyzje wojewody nie mają charakteru karnych nakładanych na kibiców czy na klub, mają charakter prewencji. Są podejmowane tylko wtedy, kiedy z analizy ryzyka wynika, że taka decyzja jest konieczna ze względu na zagrożenie dla zdrowia bądź bezpieczeństwa uczestników imprezy masowej. Jeżeli taka będzie analiza ryzyka związana z meczem z Lechem czy z meczem ze Śląskiem Wrocław, wówczas, jeżeli będzie stosowny wniosek policji, wtedy zmuszony do podjęcia takiej decyzji. Ale ja przypomnę, również jesienią, również teraz nie palę się do zamykania trybuny, bo ja się zgadzam z klubem, z kibicami. Karać powinniśmy jednostki, które dopuszczają się złamania prawa, a nie takimi decyzjami prewencyjnymi, w jakimś sensie karać wszystkich kibiców. Jeżeli sektorówka nie jest wykorzystywana do zapewnienia anonimowości łamiących prawo, może być elementem sprawy meczowej. Nie mam nic przeciwko temu, ale używana w taki sposób, który wygląda na to, że jest zaprogramowane użycie po to, żeby zapewnić anonimowość, nie powinna być dopuszczona. I pan prezes zna moje stanowisko w tej sprawie nie od dzisiaj. I mam nadzieję, że uda nam się wypracować wspólnie policji klubowej takie reguły dotyczące używania sektorówek, żeby policja nie musiała wnioskować do wojewody o zamykanie całej trybuny. A ja apeluję do policji, do Straży Pożarnej zawsze o taką wyobraźnię i dążenie do tego, żeby nie nakładać na klub nadmiernych restrykcji. Będzie pan prezes, może ja dodam, że trzeba pewnie dużo wyobraźni, bo sprawa jest jaka jest i to jest. Wszyscy Państwo wiedzą o tym, że wszystkie strony, które są zaangażowane, to słowo wyobraźnia w tym czysto, trzeba mi dużo wyobrazić. Ja powiem też tak, za chwilę Legia, mam nadzieję, zagra ponownie w meczach europejskich. Tam pirotechniki w żaden sposób się nie dopuszcza. Kary za pirotechnikę są dużo dotkliwsze. Mam nadzieję, że nam się uda pracować nad odpowiednim mechanizmem współpracy przy meczach klubu, to w jakiś sposób zmniejszymy ryzyko, że klub będzie karany przez UEFA. I nie możemy stworzyć sytuacji, w której będzie też odrębny standard. Na meczach krajowych będziemy się godzili na łamanie prawa, a na meczach międzynarodowych, poprzez UEFA, będziemy egzekwowali prawo w sposób inaczej. Ten standard powinien być jednolity dotyczy wszystkich meczów i mam nadzieję, że kibice to też rozumieją, bo przecież wszystkim nam chodzi o to samo. Będzie pan obecny jutro na meczu? Nie będę. Mam inne plany. Ale mam nadzieję, że będę na meczu 2 czerwca. Że będę prowadził. Ja też mam nadzieję. Legii Mistrzostwa Polski. Bardzo proszę. Są pytania? Jeśli nie, to bardzo dziękujemy.